takich krzyży zostało wydanych około 49 tysięcy. Trzy znajdują się na ekspozycji. Ekspozycja podzielona jest na trzech, składa się z trzech części, które są na trzech salach. W tej sali widzicie Państwo zdjęcia. W większości są to zdjęcia nigdy dotychczas nie publikowane po panu Janie Korzeniowskim. Zdjęcia dostałem od pana Wiesława Piotrowskiego z Rawska Pomorskiego. Są to zdjęcia prezentujące, jak wyglądała wataszka żołnierzy 2. Korpusu Polskiego po podpisaniu układu Sikorski-Majski, aż do przetransportowania ich do Egiptu. Przed Państwem chyba najpiękniejsza, a na pewno związana z tymi wydarzeniami, pieśń patriotyczna Czerwone Maki na Monte Cassino. Proszę, żebyście Państwo wstali. Żołnierz to był Polak. 100-tysięczna armia w tym 12 pułku Anów. I tutaj ważne bitwy. Między innymi pod Czerykowem, ale także udział w takich bitwach jak pod Borodino, niezwykle krwawej bitwie. To było wysłanie Izraela. Ja myślę, że jego.